Witajcie w to niedzielne popołudnie. Kochani, widzieliście zajawkę, wrzuciłem fotkę tam na zakładkę społecznościową z zapytaniem, co mieści drewniana skrzyneczka. I tu właśnie teraz rozwikłamy zagadkę. A drewniana skrzyneczka mieści w sobie... Ops. Bardzo spasowane. Bok. Mieści w sobie to, co żeście widzieli już jakiś czas temu, jak zaczynałem robić trymer. Trymer dostał obudowę, jak widzicie. Kabel do trymera. Słuchajcie, wymyśliłem sobie taki kabel, który będę mógł uruchamiać trymer nogą, tym przyciskiem na podłogę sobie go położę. I zaraz Wam pokażę, jak to działa. Wtyczka. Teraz muszę go trochę rozplątać. Rozkładam się z tym. Jesteśmy, słuchajcie, mam jakieś łuski, które zostały odstrzelone, jeszcze nigdy nie były trymowane. Trzymacz łusek, ważna rzecz. Zmienię perspektywę, żebyście troszeczkę lepiej widzieli i za chwilę będziemy próby robić. No dobrze, to może najpierw zobaczymy ogólnie, z czego się składa trymer. Śruba mikrometryczna wyjęta z takiego bardzo taniego, kupionego na Ale coś tam mikromierza. Tuleje widzieliście, jak dotaczałem, i trzymacz łusek, i tuleje. Tu jest frez palcowy, czołowy, czteroostrzowy Fi12, mocowany w takich aluminiowych blokach na prętach z nierdzewki. Ta blacha jest, no widzicie, jeszcze nie poskręcana, słuchajcie. Bo tak maszyna naprawdę jest gotowa, w 95% potrzebuje jakieś ładne wkręciki sobie znaleźć i jakiś uchwyt do tej pokrywy, żeby można ją było łatwo podnosić, ale tak, żeby był chowany na równo, żeby nic nie wystawało, żeby można było na przykład odstawić to sobie gdzieś poza stół elaboracyjny i żeby na tym, na wierzchu na przykład można było coś innego postawić, choćby moją wyżarzarkę, żeby po prostu zaoszczędzić miejsce. Dobra. Ustawimy to. Zobaczymy, ile tutaj jest. O, tu się ustawia. Dobra. Odrobinkę skrócimy. Będziemy patrzeć. Zobaczymy, słuchajcie, na ile precyzyjnie, powtarzalnie zadziała trymer. Wszystko. Dobra. Guziczek włącz, przycisk pod nogą. Jedna wytrenowana. A, tu jest kawałeczek plastiku, przykręciłem, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Właśnie miejsce do wybijania łusek. Łuska numer 2. Łuska numer 3. Dobra, mamy to.
to. Może zobaczymy teraz właśnie, jak one się wytrymowały. Suwniareczka. Przejdę za przed kamerę, żebym widział, czy wy widzicie ostrość na suwmiarkę. Ustawimy sobie, że to będzie nasze 0. Nie wiem, czy widać. Jeszcze raz ostrość. Dobra, mamy 0. Łuska numer 1. Tu mamy jakieś 0,02 różnicy. Nie wiem czemu. I tu mamy 0,05 różnicy. Wiecie co? Coś poszło nie tak. Wrzucimy je jeszcze raz na trymer bez zmiany długości. I zaraz zobaczymy, czy trymer jeszcze zbierze, czy coś poszło nie tak. Łuska numer 3. Dobra, ponowny pomiar zrobimy. Ustawimy sobie na niej 0. Mamy 0. Łuska numer 1. No, druga łuska, jak wyszła. Zobaczcie, 0, czyli po prostu nie dotrymowałem ich. I trzecia, 0 minus 1, czyli 100 uciekło. No i co, jak uważacie? Wynik chyba zadowalający. 100 różnicy przy trymowaniu to jest chyba ok. Także tak wygląda mój trymer. Już praktycznie prawie, że tak jak powiedziałem, ukończony. Może jeszcze jakieś nóżki gumowe dodam. Słuchajcie, też bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować panu Stanisławowi Augustin. Pan Stanisław jest jednym z moich widzów i jak wspomniałem, że bo spotkaliśmy się na żywo, jak wspomniałem, że robię taki trymer, taką frezareczkę i że będę potrzebował materiały właśnie na tą skrzyneczkę, te sklejki. Okazało się, że pan Stanisław prowadzi stolarnię, robi meble. Jak prześle mi, nie ma swojej strony internetowej, wiem, że jest aktywny gdzieś na Facebooku, ja nie mam Facebooka. Jak mi pan Stanisław prześle linka do swojego Facebooka, to zamieszczę go pod filmem. I słuchajcie, najprzyjemniejsze, co mnie spotkało w kontakcie z panem Stanisławem. Pan Stanisław zrobił mi prezent. Wyciął te formatki, dostarczył mi je i powiedział, że jest to prezent dla mnie, dla rozwoju kanału i żebym sobie zrobił, co potrzebuję i podzielił się z wami wynikiem mojej pracy. Także co?
Do miłego w następnym filmie. Cześć!